Rano ponownie piękne słońce i bezchmurne niebo wyciąga nas z łóżek. Czas jednak wyruszyć w kolejne miejsce. Miejsce, które jest obowiązkowym punktem programu każdej wycieczki po Sycylii. Za 400 metrów trzymaj się. Taormina, kurort sław. To najbardziej znane miasteczko nad Morzem Jońskim rozsławili pisarze i aktorzy. Swój kawałek raju na ziemi znalazł tu najpierw Goethe, zanim pospieszyli angielscy i niemieccy arystokraci. Wiek później w Taorminie zamieszkał pisarz David Herbert Lawrence. W latach 50. XX wieku turystów, głównie wielbicieli kina, zaczął przyciągać organizowany tutaj festiwal filmowy. Po głównych placach miasta spacerowały wtedy legendy kina, takie jak Greta Garbo, Rita Hayworth, Audrey Hepburn i Cary Grant. Również historia literatury zawdzięcza Taorminie niemało. Tu powstała kotka na rozgrzanym blaszanym dachu Tennessee Williamsa. Dzisiaj nie liczymy na to, że spotkamy sławnego aktora czy poetę. Może szybciej zauważymy lansujących się celebrytów. Jedno jest jednak pewne. Nadal możemy podziwiać wspaniałe widoki na wybrzeże i nieśmiało dymiącą Etnę oraz architekturę miasta, w której dominuje pięknie położony Teatro Greco. Teren mamy już rozeznany, tak więc szybko znajdujemy miejsce na parkingu i pieszo idziemy w stronę miasta. Wchodząc do starego miasta przez bramę Porta Messina i skręcając przy placu Badia w lewo na ulicę Via Teatro Greco, po dosłownie kilku minutach dojdziemy do największego zabytku miasta – antycznego teatru. Wstęp 10 euro. Nazwa Teatro Greco jest dużym uproszczeniem. Faktem jest, że pierwszy teatr w tym miejscu powstał w III wieku przed naszą erą. Oryginalna konstrukcja była jednak o wiele mniejsza i została praktycznie w całości przebudowana przez Rzymian wiek później. Dobudowano zachowany do dziś ceglany budynek sceny, zmieniano kształt amfiteatru, by umożliwić organizowanie walk gladiatorów. Teatr po przebudowie mógł pomieścić ponad 5 tysięcy widzów. Z teatru zachowało się dość dużo. Część trybun, zabudowy sceny czy portyków. Niestety część konstrukcji została rozebrana i posłużyła jako budulec przy budowie nowych pałaców i kościołów w mieście. Teatr powstał na skalistym płaskowyżu Monte Tauro, 250 metrów nad poziomem morza. Mimo upływu tylu wieków nadal wzbudza zachwyt i podziw. Teatr w dalszym ciągu funkcjonuje. Odbywają się tutaj koncerty, spektakle, opery, festiwale, pokazy. Mimo że nie był to największy z teatrów na Sycylii i ustępował temu z Syrakus, to bez wątpienia próżno szukać drugiego tak malowniczo położonego. Za sceną teatru rozpościera się widok na morze, wulkan Etne i okoliczne wzgórza porośnięte gajami pomarańczowymi i strzelistymi cyprysami. Śmiało można powiedzieć, że teatr posiada najpiękniejszą scenę na świecie. Taormina cieszyła się wielką sławą wśród poetów, pisarzy, malarzy, muzyków. Johann Wolfgang Goethe w swojej Podróży Włoskiej pisał:
Żadna widownia w żadnym teatrze nie miała przed oczami takiego spektaklu. Jarosław Iwaszkiewicz w swojej książce o Sycylii pisze: nad Taorminą panuje widok Etny. Cały urok tutejszych pejzaży polega na perspektywach, jakie się otwierają na ten olbrzymi śnieżny stożek. Najpiękniej jednak przedstawia się Etna z greckiego teatru, który panuje nad miastem i morzem. Grecy wybrali to miejsce jedynie na swoje widowiska. Rzymianie zbudowali teatr, którego resztki jeszcze ocalały i który czasami na wiosnę służy do przedstawień starożytnych tragedii, grywanych przez włoskich aktorów. Jest to jedyny widok na świecie. Taormina przez wielu uważana jest za pułapkę turystyczną. Dotyczy to szczególnie sezonu letniego, gdy główna ulica Corso Umberto wypełniona jest szczelnie do ostatniego centymetra turystami przybywającymi tłumnie do miasta. Nawet teraz, w lutym, w mieście jest sporo turystów, ale jeszcze spokojnie możemy się nacieszyć widokiem pełnych uroku uliczek i historycznej zabudowy. Idąc dalej wzdłuż Corso Umberto, dochodzimy do najważniejszego placu miejskiego – placu 9 kwietnia. Nazwa placu przypomina o 9 kwietnia 1860 roku, kiedy to w czasie walk o zjednoczenie Włoch mieszkańcy miasta zbuntowali się przeciwko rządom Bourbonów. Sam plac jest jednocześnie tarasem widokowym, z którego rozpościera się niesamowity widok na Etnę i wybrzeże. Na placu znajduje się gotycki kościół San Agostino z 1448 roku, który dzisiaj jest biblioteką miejską, oraz barokowy kościół San Giuseppe, do którego prowadzą okazałe schody. Przez wieżę Torre del Orologio, pełniącej funkcję bramy, wchodzimy do średniowiecznej części Taorminy. Kolejne urocze miejsce miasta, plac katedralny, Piazza del Duomo, którego ozdobą jest XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja. Świątynia powstała na ruinach dawnego kościoła poświęconego świętemu Mikołajowi z Bari i była wielokrotnie przebudowywana przez kolejne wieki. Naprzeciwko katedry stoi barokowa fontanna z pierwszej połowy XVI wieku, przez miejscowych nazywana czterema fontannami. Na szczycie fontanny możemy wypatrzyć Minotaura, którego znajdujemy również na herbie miasta. Ulica Corso Umberto kończy się na bramie Catanii, Porta Catania. Na placu obok bramy możemy podziwiać maleńki kościół świętego Antoniego oraz wspaniałą panoramę na Etnę. Już na samą myśl spróbowania tego sycylijskiego specjału uśmiech zagościł na naszych twarzach. Wydawać by się mogło, że ten przysmak jest raczej ciekawostką niż popularnym smakołykiem. A jednak brioche con gelato to są niemal wszędzie.
A co to takiego? Lody w słodkiej maślanej bułce. Czy są dobre? Według nas są świetne. Koniecznie musicie ich spróbować, odwiedzając tę piękną wyspę. Taormina w oczach wielu jest jednym z najpiękniejszych miasteczek Sycylii, a na pewno tym najpiękniej położonym. Bezpieczne położenie miasta od zawsze było istotnym czynnikiem dla rządzących Sycylią. W czasach rządów Greków i potęgi Syrakus do Taorminy przybywali mieszkańcy z tracącego na znaczeniu Naxos, a po zdobyciu Sycylii przez Rzymian Taormina stała się jednym z najważniejszych miast całej wyspy. Sytuacja taka utrzymywała się aż do X wieku, kiedy to Sycylię podbili Arabowie. Dzisiaj miasto ponownie błyszczy jak najcenniejszy klejnot spośród wszystkich pięknych miejsc Sycylii. Jednak Taormina pod względem uroku ma godnych sobie konkurentów. No to jest tam drogi. Zawiłymi serpentynami pomiędzy ciasną zabudową pniemy się jeszcze wyżej. To chyba najlepsza szkoła jazdy i test na refleks. Przed nami Castelmola, zawsze w cieniu Taorminy. Dzieli je zaledwie 15 minut drogi i ponad 300 metrów różnicy poziomów. Oba miasta zrosły się w jakimś symbiotycznym położeniu. Castelmola zwykle cicha i spokojna, dopóki Taormina nie zaczyna pękać w szwach. Wtedy turyści ruszają do Castelmola i ze zdziwieniem odkrywają równie piękne, jeśli nie piękniejsze widoki i atmosferę, której trudno szukać u sławnej siostry. A ja najstarszy biegam. Jesteś dowódcą haremu. Jak się zapomina, tak jest. To jest Andrzej. Wiedzeni intuicją, która podpowiada, idziemy do góry. Wchodzimy na najwyższy punkt miasteczka, Castello di Mola. Tu nie trzeba włączać wyobraźni. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i spojrzeć na malutkie miasteczko zawieszone na wysokiej skale, z którego rozpościera się widok na okoliczne wzgórza, potężną Etnę i turkusowe morze. W dole połyskują malutkie dachy Taorminy i słońce maluje na złoto przeciwległe wybrzeże Kalabrii. To nie sen, to Castelmola. W tej biednej, brudnej, górskiej wiosce podróżny czuje się jak gdyby na krańcu świata, nad granicą, za którą kończy się życie. Tak o Castelmoli napisał początkiem XX wieku Paweł Muratow. Czyżby? Czasy zmieniły się zapewne. Jakoś lżej tu oddychać, a i portfel chudnie jakby w mniejszym tempie. Castelmola ma długą historię. Najstarsze zabytki sięgają epoki żelaza. Po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, Castelmola, jak i cała Sycylia, dostała się pod panowanie Bizancjum.
Dominacja arabska trwała do około 1078 roku, kiedy królem Sycylii został Roger z Normandii. W następnych wiekach utraciła swój obronny charakter, za to wzrosła jej rola polityczna. Była w rękach wpływowych rodzin szlacheckich, wspierających władców z dynastii Hohenstaufów. Podczas niszporów sycylijskich w 1282 roku przeciwko Andegawenom Castelmola wystąpiła po stronie Hiszpanów z Aragonii. Stała się częścią Królestwa Obojga Sycylii, a w roku 1850 głosowała za powstaniem Królestwa Włoch. A jak zwiedzać resztę tego maleńkiego miasteczka? Najlepiej po prostu się zgubić, co z łatwością przytrafiło się i nam. Gdzie byśmy jednak nie poszli, i tak natrafimy na maleńki placyk, przy którym dominuje katedra świętego Mikołaja z Bari. Katedra to mieszanka stylów romańskiego, gotyckiego, arabskiego i normańskiego. W drodze powrotnej zatrzymujemy się przy kościele Santa Maria della Rocca, który został zbudowany z wykorzystaniem istniejącej skały. Niestety, z niewiadomych nam przyczyn, kościół jest zamknięty. Mamy jednak możliwość jeszcze raz z góry spojrzeć na Taorminę oraz jeszcze raz na miasteczko Castelmola, uczepione wyniosłej skały. Zjeżdżamy na poziom morza, obierając kierunek na północ. Wydawać by się mogło, że mniejszych od Castelmola, a zarazem atrakcyjnych miasteczek już być nie może. A jednak miasteczko Sevoca zwabiło nas swoją historią i to nie historią sprzed wieków, a sprzed kilkudziesięcioleci. Jak się okazało, dotarcie do miasteczka ze względu na remont drogi stało się nie lada wyzwaniem. W końcu po kilku nieudanych próbach dojeżdżamy na miejsce. Sevoca to spokojne miasteczko położone na stoku wzgórza, z widokiem na wschodni kraniec wyspy i morze. To tutaj, a nie w odwiedzanym przez nas wcześniej Corleone, Francis Ford Coppola nakręcił kilka scen do filmu Ojciec Chrzestny. Kiedy Coppola zabrał się za kręcenie filmu w latach 70., Corleone z małej osady stało się miasteczkiem, a co za tym idzie, nie pasowało już do opisów literackiego pierwowzoru. Wyglądało zbyt nowocześnie. Inna wersja mówi, że zrealizowanie filmu w Corleone wymagało od Coppoli uiszczenia opłaty, na którą twórca się nie zgodził. Co więcej, reżyserowi kazano unikać brutalności, a mafia miała być pokazana w pozytywnym świetle. Takich warunków Coppola nie mógł zaakceptować i zdecydował się na kręcenie sycylijskich scen tutaj, w Sevoca. Bar Vitelli, w którym odbywało się wesele filmowego Michaela i jego żony, znajduje się na małym placyku i wygląda dokładnie tak samo jak 48 lat temu na ekranie. Tutaj nakręcono scenę, w której Michael Corleone prosi ojca Apolonii, swojej przyszłej żony, o pozwolenie widywania się z córką. Wnętrze baru, którego budynek pochodzi z XVIII wieku, przypomina istne muzeum pełne pamiątek związanych z dziełem Coppoli. Mnóstwo tu starych sprzętów stosowanych niegdyś w gospodarstwach domowych. Stare krzesła, ławy i lampki. Interesujące w wystroju lokalu są również wszechobecne zdjęcia scen z filmu i jego bohaterów oraz wycinki z gazet.
Naprzeciw baru Vitelli, nad skalnym urwiskiem, wznosi się kościół San Nicolo. Tutaj również nakręcono sławną scenę do filmu Ślubu Michaela z Apolonią. Ceremonia była kręcona przed wejściem do kościoła, bo na wejście ekipy do środka nie zgodził się kościół. Dzisiaj Sewoka jest sennym miasteczkiem. Mamy wrażenie, jakby ktoś cofnął nas w lata 70. XX wieku, czy nawet wcześniej. Jest tu cicho, pusto i spokojnie. Niewielu tu turystów, a mieszkańców można policzyć na palcach jednej ręki. I ta atmosfera podkręcana magią kultowego filmu z nutką grozy i tajemniczości w tle. To już ostatni dzień naszej podróży po Sycylii. Na szczęście odlatujemy wieczorem, co daje nam jeszcze jeden dzień na podziwianie tej niezwykłej wyspy. Syrakuzy dziś to typowe miasto włoskie średniej wielkości. Jednak w czasach antycznych był to jeden z najważniejszych punktów na mapie świata. Dość wspomnieć, że miejsce to założone w VIII wieku przed naszą erą odgrywało potężną rolę w rywalizacji z Atenami czy Kartaginą. I to zarówno pod względem politycznym, jak i militarnym. To tutaj urodził się, żył i zginął Archimedes. W Syrakuzach przebywali także m.in. Platon, Aeschylos czy Epicharm. Zawitali tutaj ewangelista Łukasz czy apostoł Paweł, o czym zresztą wspomina Nowy Testament. Na szczęście barwna historia Syrakuz to nie tylko zapisy w encyklopediach i kronikach. Jeśli chcemy cofnąć się w czasie o około 2,5 tysiąca lat, wystarczy odwiedzić park archeologiczny Neapolis. W starożytności Neapolis było odrębnym miastem wchodzącym w skład Syrakuz. Najbliżej wejścia znajduje się rzymski amfiteatr, Amfiteatro Romano Syracusa. Amfiteatr zbudowano w tym miejscu w III lub IV wieku naszej ery, wykorzystując jako podstawę część istniejącej skały. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie wielkość amfiteatru, jednak była to trzecia co do wielkości po Rzymie i Weronie arena tego typu na świecie. Mógł pomieścić 24 tysiące widzów, a jego średnica wynosi 138 metrów. W ruinach możemy dopatrzyć się niezwykłych rozwiązań, które pozwalały zalewać arenę wodą, by organizować bitwy morskie, czy szybko wyczyścić arenę z krwi zwierząt i gladiatorów. Stosowano tutaj również pochylnie, ułatwiające sprawne wprowadzenie na arenę dzikich zwierząt bez przerywania widowiska. Amfiteatr prawdopodobnie był w dobrym stanie jeszcze w pierwszej połowie poprzedniego tysiąclecia. Został jednak rozebrany przez władców hiszpańskich w celu zdobycia materiałów do budowy fortyfikacji Ortigi. A to miejsce, które swą popularnością przewyższyło antyczne budowle. Jesteśmy na terenie dawnych kamieniołomów, w których pozyskiwano materiał budowlany, zapewne głównie rękami skazańców i niewolników. Ucho Dionizosa to jedna z najbardziej atrakcyjnych jaskiń syrakuzańskich kamieniołomów, które znajdują się na terenie parku archeologicznego.
Jaskinia ma 65 metrów długości i 23 metry wysokości, a wewnątrz niej panuje niezwykła akustyka. Być może dlatego jaskinia nosi nazwę Ucho Dionizosa. O miejscu tym krąży legenda, że Dionizos specjalnie wykuł w skale jaskinię, żeby móc podsłuchiwać swoich więźniów, by w szybki sposób zapobiegać buntom. Więźniowie zostali uwięzieni tam po klęsce armii Nikijasza w 1413 roku przed naszą erą. Badacze przychylają się bardziej ku innemu zastosowaniu groty. Ze względu na bliskość teatru, grota mogła służyć jako wytwórnia efektów dźwiękowych dla odgrywanych tragedii na scenie. A może, co jest najbardziej prawdopodobne, tą niezwykłą formację skalną stworzyła natura? Pomysłodawcą nazwy był ponoć Caravaggio, który na Sycylii znalazł schronienie po ucieczce z Malty i zachwycił się akustyką panującą w jaskini. Oczywiście bardzo niewielu turystów jest w stanie odmówić sobie sprawdzenia, czy akustyka tego pomieszczenia jest faktycznie taka niezwykła. W czasach antycznych Grecy wydobywali wapień do rozbudowy miasta w kamieniołomach wydrążonych w okolicznych wzgórzach. Kamieniołomy takie nazywane były latomia, co jest zbitką greckich fraz kamień oraz kopać. Na obrzeżach Syrakus istniało wiele kamieniołomów, niektóre z nich po pewnym czasie przypominały olbrzymie i głębokie jaskinie. Kilka kroków dalej znajduje się Grotta dei Cordari. Jej nazwa to w tłumaczeniu jaskinia sznurów. Była używana przez rzemieślników wytwarzających liny. Dzisiaj, ze względu na dużą wilgotność, jest zamknięta dla odwiedzających. Jeszcze rzut oka na kamieniołomy, dach świątyni Madonny della Lacrime i wchodzimy na teren imponującego Teatro Greco. Teatr w Syrakuzach był jednym z największych teatrów w całym antycznym świecie greckim. Zbudowano go prawdopodobnie za czasów panowania Hierona I w pierwszej połowie V wieku przed naszą erą. Chociaż dzisiejszy kształt to raczej efekt przebudowy już za czasów Hierona II w drugiej połowie III wieku przed naszą erą. Jako miejsce budowy wykorzystano naturalne wzgórze i skały, dzięki czemu w stosunkowo prosty sposób stworzono olbrzymie audytorium, które fizycznie nie mogło zostać rozebrane i do dziś przetrwało w bardzo dobrym stanie. Teatr składał się aż z 67 rzędów. W tym teatrze w roku 476 przed naszą erą po raz pierwszy wystawiona została tragedia Aeschylosa pod tytułem Persowie. Prawdopodobnie oprócz występów artystycznych w teatrze odbywały się też ważne spotkania polityczne. Na koronie teatru znajduje się nimfeum, siedziba mus oraz groty, w których artyści zbierali się przed pójściem do teatru, by recytować swoje komedie lub tragedie. W czasach rzymskich teatr służył jako cyrk, a po upadku Cesarstwa Rzymskiego popadł w zapomnienie. W XVI wieku teatr, tak jak i inne budowle starożytne, został splądrowany przez Hiszpanów.
Prace nad wykopaliskami trwały od XVIII do XX wieku. W rezultacie dziś możemy podziwiać tę wspaniałą, starożytną budowlę. Chociaż dowody archeologiczne mówią, że obszar i okolica dzisiejszych Syrakuz były zamieszkałe wcześniej niż w X wieku przed naszą erą, to za datę powstania dzisiejszych Syrakuz uznaje się rok 734 przed naszą erą, kiedy to na niewielkiej wyspie Ortygia, na której jesteśmy, kolonie założyli Grecy z Koryntu. Miejsce to jest historycznym centrum Syrakuz, dlatego zwane też jest Starym Miastem. To tu w III wieku przed naszą erą żył Archimedes. Według starej homeryckiej legendy to właśnie w tym miejscu bogini Leto urodziła bliźniaki Artemisa i Apolla. Syrakuzy przez wieki były jednym z głównych centrów handlowych świata starożytnego. Miasto, które zdecydowanie dominowało nad wschodnią częścią wyspy. Po dzień dzisiejszy zachowało się bardzo wiele zabytków z tamtego okresu. Prawdziwa perełka dla wszystkich miłośników historii. Jednym z ciekawszych zabytków jest źródło Aretuzy, które już od czasów starożytnych było natchnieniem dla malarzy i poetów. Wspominał o niej m.in. Wirgiliusz w swym poemacie Eneida. Małe oczko wodne znajduje się tuż przy morskich wodach. Rośnie w nim papirus. W czasach świetności Syrakuz źródełko ratowało nieraz życie mieszkańców podczas oblężeń miasta. W mitologii możemy znaleźć historię powstania tego miejsca. Aretuza, jedna z nimf Artemidy, bogini łowów i dziewictwa, po zakończonych łowach postanowiła popływać po rzece Alfejos. Rzeka zakochała się w pięknej nimfie i przybrała ludzką postać. Ale Aretuza, chcąc zachować cnotę, poprosiła o pomoc Artemidę. Bogini, by dziewczynę ukryć przed niechcianym kochankiem, zamieniła w wodę. Wysłała zmienioną nimfę morskimi głębinami do Ortygi, gdzie wyłoniła się jako źródło. Alfejos ruszył w pościg za ukochaną pod postacią rzeki i przybył za nią do Ortygi. Tam, pod postacią wody, połączył się z wybranką swego serca. Trzeba przyznać, że starożytne mity są równie niezwykłe jak samo źródło. Co ciekawe, mimo że źródło znajduje się przy samym morzu, jeszcze do niedawna tryskała z niego słodka woda. Prawdopodobnie jest to również jedyne miejsce w Europie, gdzie w stanie naturalnym rośnie trzcina papirusowa. Bez wątpienia najpiękniejszym placem Syrakuz jest Piazza Duomo, plac katedralny. Po wielkim trzęsieniu ziemi w 1693 roku szeroki i wspaniały plac stał się symbolem barokowej rekonstrukcji. Nad placem dominuje wybudowana na doryckiej świątyni Ateny i łącząca w sobie elementy wielu kultur i stylów katedra. Wejście do katedry jest płatne i kosztuje 2 euro. Katedra w tym miejscu powstała w VII wieku. Jako podstawę kościoła wykorzystano istniejącą w tym miejscu świątynię Ateny z V wieku przed naszą erą. Bez problemu wypatrzymy charakterystyczne doryckie kolumny włączone w boczną ścianę świątyni. Katedra w czasach arabskich zamieniona została na meczet. Jednak Normanowie po rekonkwiście odrestaurowali budynek. Największe zmiany w wyglądzie świątyni wprowadzono w XVIII wieku po trzęsieniu ziemi. W katedrze przechowywane są relikwie świętej Łucji.
Drugim najważniejszym zabytkiem placu jest opactwo świętej Łucji, Chiesa di Santa Lucia alla Badia. Fasada świątyni wygląda niepozornie, jednak w środku kryje prawdziwe dzieło sztuki. Obraz Pogrzeb Łucji autorstwa Caravaggio. Słynny malarz przypłynął na Sycylię po ucieczce z maltańskiego więzienia. W Syrakuzach dostał zlecenie namalowania obrazu, który miał ozdobić bazylikę świętej Łucji. Caravaggio przed rozpoczęciem prac zszedł do katakumb, dzięki czemu jego obraz jest bardzo realistyczny. Z powodu złego stanu technicznego bazyliki w 2009 roku zdecydowano się przenieść dzieło na wyspę Ortigie, do opactwa świętej Łucji. Plac katedralny robi niesamowite wrażenie. Mimo mieszanki stylów i budynków z różnych epok, wszystko doskonale ze sobą współgra architektonicznie i kolorystycznie. Nie ma tu samochodów, reklam czy innych przypadkowych elementów niepasujących do krajobrazu. To idealny fragment miasta zaprojektowanego i dopieszczonego w każdym detalu. Ponoć najlepszy sposób, by zwiedzić miasto, to zagubić się w plątaninie uliczek. Jak się szybko okazało, labirynt uliczek Starego Miasta wyprowadził nas na nadbrzeże, skąd rozpościera się panorama na południową część wyspy. Tutaj nie mogliśmy odmówić sobie pysznej kawy w jakże włoskiej atmosferze. Na samym końcu Ortigi znajduje się zamek Maniacze, wybudowany w połowie XII wieku podczas panowania Fryderyka II. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany, jednak sam kształt fortecy nie zmieniał się przez lata. W Castello Maniacze mieszkały królewskie rodziny. Twierdza przez pewien czas była więzieniem, a następnie pełniła funkcje obronne. W 1704 roku nastąpił wybuch prochowni, a następnie zamek został odbudowany i otwarty dla zwiedzających. Historyczna część Syrakuz została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na styku wyspy Ortigia i stałego lądu znajduje się pomnik Archimedesa. Ten genialny matematyk, fizyk i wynalazca urodził się, żył i zginął tutaj, w Syrakuzach, z czego miasto jest niezmiernie dumne. Był synem astronoma i spędzał życie na studiowaniu geometrii oraz opracowywaniu nowych typów maszyn. Jego najsłynniejszym wynalazkiem był przenośnik ślimakowy, zwany śrubą Archimedesa, służący do transportu w górę wody lub ziarna. Do dzisiaj w okolicach, gdzie nie ma pomp, stosuje się go do nawadniania pól. Odkrył również zasadę działania dźwigni i bloków. To on, wykrzykując "Eureka!", biegał nago po ulicach, zaraz po tym, jak wchodząc do wanny pełnej wody, sformułował prawo wyporu, nazwane potem jego imieniem. Podał metody obliczania objętości brył i pól figur. Oszacował dość dokładnie liczbę pi. Budował machiny obronne. W czasie II wojny punickiej kierował obroną Syrakuz. Przypisuje mu się wynalezienie wielokrążka, dźwigu do podnoszenia i wywracania do góry dnem rzymskich statków oraz zwierciadeł kulistych, które skupiając promienie słoneczne podpalały rzymską flotę. Skonstruował również hodometr, urządzenie do pomiaru pokonanego dystansu, wyrzutnie, katapulty i wciągarki linowe. Został zabity przez żołnierza rzymskiego po zdobyciu Syrakuz.
Syrakuzy były miastem wybitnych ludzi. Platon odwiedził Syrakuzy 3 razy. Święty Paweł w drodze do Rzymu zatrzymał się w Syrakuzach. Mimo że w tym mieście przebywał tylko przez 3 dni, to jednak wprowadził wiarę chrześcijańską na Sycylii. W mieście gościli także Epicharm, komediopisarz i filozof, Mokhus, poeta, papież Stefan IV i Teokryt, poeta uważany za twórcę sielanki. Rzymski polityk i filozof Cyceron w pierwszej połowie I wieku przed naszą erą przebywał na Sycylii i nazwał wtedy Syrakuzy najwspanialszym oraz najpiękniejszym greckim miastem. Cyceron odnalazł i odnowił w tym czasie grób Archimedesa. Jesteśmy ponownie w sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej, Santuario Madonna delle Lacrime. Miejsce to słynie z cudownego obrazu niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Kiedy to 29 sierpnia 1953 roku z gipsowej kopii obrazu popłynęły łzy. Obraz znajdował się wtedy w domu Angela Lanusso i Antoniny Giusto. Przez kolejne dni łzy płynęły z twarzy Matki Boskiej. Obraz został dokładnie zbadany i w rezultacie okazało się, że łzy spływające po policzkach Maryi mają taki sam skład jak łzy ludzkie. Nie udało się wyjaśnić tego fenomenu i oficjalnie uznano to zdarzenie za cud. Od tego momentu pielgrzymi z całego świata pragnęli zobaczyć to cudowne zjawisko. Należało więc zbudować dom dla obrazu, w którym zmieściłyby się rzesze wiernych. W ten sposób powstało sanktuarium Madonna delle Lacrime. W kaplicach wokół świątyni możemy zobaczyć inne, niewyjaśnione przez naukę cuda. Jest również polski akcent. Kiedy to na hostii, która nie rozpuściła się w wodzie, wykryto włókna mięśnia ludzkiego serca, w stanie fragmentacji, czyli w stanie agonii. Wewnątrz świątyni w krypcie zobaczyć możemy małe fragmenty ruin z czasów rzymskich. Otuleni powiewem historii opuszczamy Syrakuzy. Historii, chociaż tak bardzo odległej, to jednak wciąż żywej. Tutaj też kończymy podróż po Sycylii, wyspie, która nas zauroczyła. To jedno z tych miejsc na mapie świata, gdzie zaraz po przyjeździe wiemy, że to jest tu i nigdzie indziej. Że tu wszystko do siebie pasuje, jest to coś nieokreślone, czego od dawna się szukało. A co najpiękniejsze, tutaj życie toczy się własnym rytmem, a mieszkańcy nie zawracają sobie głowy turystami, którzy i tak tutaj są. Wchodzisz na targ i od razu jesteś jego częścią, a nie celem dla natrętnych sprzedawców. Co prawda nie ukryjesz swojej odmienności, ale twoja inność wydaje się być niezauważona przez Sycylijczyków, którzy pochłonięci swoimi sprawami przemykają ze spokojem koło ciebie. Sycylia ma swój specyficzny klimat. W małych miasteczkach nieco ospały, melancholijny, za to w większych miastach pełen temperamentu, ale i włoskiego luzu. Sycylijczycy to 5 milionów ludzi, ale tak naprawdę to mała społeczność, gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą, choć niszczycielska moc cywilizacji z nałogowym siedzeniem na fejsie i oglądaniem wszystkich seriali wdziera się do tej społeczności. Dzisiaj, gdy opuszczamy to wielkie dziedzictwo kultury, mamy poczucie, że właśnie tu, na Sycylii, życie podporządkowane jest właśnie kultywowaniu tych wartości. Mamy nadzieję kiedyś tu jeszcze przyjechać i poczuć się tak, jak dziś.